Zofia stała przed lustrem, poprawiając swoje jasne włosy. Był czerwcowy poranek, a ona przygotowywała się do pracy. Promienie słońca wpadały przez okno, tworząc w pokoju ciepły, złoty blask. Ubrana w elegancki kostium, który starannie wybrała poprzedniego wieczoru, czuła lekki niepokój jak co dzień. Szybko jednak zepchnęła go na bok, wiedząc, że dzisiejszy dzień nie będzie różnił się od poprzednich. Jej mąż, Piotr, spał jeszcze, a teściowa, Jadwiga, krzątała się już po kuchni. Zosiu, gdzie znowu położyłaś moje okulary? Usłyszała głośny, natarczywy głos teściowej zza ściany. Zofia westchnęła, czując, jak irytacja narasta w jej piersi. To był stały element poranka, Jadwiga zawsze znajdowała coś, co Zofia zrobiła źle lub czego nie zrobiła wcale. Powinny być na stole w salonie, mamo odpowiedziała spokojnie, starając się ukryć irytację. Ciche westchnienie z jej ust zniknęło w szumie porannego ruchu domu. Wiedziała, że takie poranne sytuacje były na porządku dziennym. Jadwiga zawsze miała coś do zarzucenia Zofii, a Piotr rzadko stawał w jej obronie. Wręcz przeciwnie, często dołączał do matki w krytykowaniu jej za najdrobniejsze błędy. Jak można tak niechlujnie odkładać rzeczy? Kontynuowała Jadwiga, nie kryjąc niezadowolenia. Kiedy ja tu mieszkałam, wszystko miało swoje miejsce. Zofia zamknęła oczy, próbując się uspokoić. Spojrzała na zegarek i wiedziała, że musi się spieszyć, żeby zdążyć do pracy na czas. Zanim wyszła z domu, wzięła głęboki oddech i uśmiechnęła się do siebie w lustrze, obiecując sobie, że dziś nie pozwoli, by teściowa zepsuła jej dzień. Zofia poznała Piotra na studiach. Był przystojny, dowcipny i wydawało się, że zakochany w niej do szaleństwa. Spędzali razem każdą wolną chwilę, a Piotr zachwycał ją swoją inteligencją i charyzmą. Po krótkiej znajomości postanowili się pobrać. Ślub był skromny, ale pełen miłości i nadziei na wspólną przyszłość. Początkowo wszystko układało się dobrze. Zofia i Piotr cieszyli się swoją obecnością, wspólnymi spacerami po parku i długimi rozmowami przy kominku. Jednak z czasem Piotr zaczął się zmieniać. Był coraz bardziej wymagający, a jego matka, Jadwiga, wprowadziła się do ich domu, by pomagać młodym. To wtedy zaczęły się problemy. Zosiu, dlaczego nie umiesz zrobić prostego obiadu bez przypalania mięsa? Jadwiga często krytykowała ją przy każdej okazji, jej głos przesycony był kpiną. Zofia starała się nie reagować, próbując być uprzejma i wyrozumiała. Przepraszam, mamo. Postaram się następnym razem, odpowiedziała, uśmiechając się sztucznie. Jednak z każdym dniem było coraz trudniej. Piotr zaczął wracać późno z pracy, a kiedy już był w domu, spędzał czas na narzekaniu i krytykowaniu Zofii razem z matką. Zofia czuła, jak jej marzenia o szczęśliwym małżeństwie rozpływają się w powietrzu. Z czasem krytyka stała się bardziej dotkliwa. Zofia czuła się coraz bardziej osamotniona i bezradna. Piotr i Jadwiga robili z jej życia piekło, nieustannie ją poniżając. Naprawdę, Zosiu, jak można być taką niezdarą? Piotr śmiał się, kiedy Zofia przypadkowo upuściła filiżankę, która rozbiła się na kawałki. Zofia spojrzała na niego z bólem w oczach, starając się nie pokazać, jak bardzo jego słowa ją ranią. Wybacz, Piotrze. Postaram się być bardziej ostrożna, odpowiedziała, zaciskając zęby. Każdy dzień przynosił nowe upokorzenia. Jadwiga nie przestawała wynajdywać kolejnych powodów do krytyki, a Piotr, zamiast bronić żony, przyłączał się do matki. Zosia, kiedy wreszcie nauczysz się, że obiad powinien być gotowy na czas? Mówiła Jadwiga, kręcąc głową z dezaprobatą. Zofia czuła, jak narasta w niej frustracja. Czuła się uwięziona we własnym domu, nie mając dokąd uciec. Każda chwila spędzona z Piotrem i Jadwigą była dla niej torturą. Nawet jej próby rozmowy z Piotrem kończyły się niczym. Piotrze, czy możemy porozmawiać? Czuję, że nasz związek się rozpada, próbowała raz, gdy Piotr wrócił późno z pracy. Nie teraz, Zosiu. Jestem zmęczony, odpowiedział, nie patrząc jej w oczy. Zofia wiedziała, że musi coś zmienić, ale nie wiedziała, jak to zrobić. Była zmęczona, zrozpaczona i czuła, że traci siły do walki. W głębi serca marzyła o chwili spokoju, w której mogłaby być sobą i nie bać się kolejnej fali krytyki. Praca stała się dla Zofii jedynym schronieniem. Każdego ranka, gdy przekraczała próg biura, czuła ulgę.
W pracy była doceniana i szanowana za swoje umiejętności i profesjonalizm. Koledzy i koleżanki z biura zauważali jej zaangażowanie i oddanie pracy. Zofia pracowała jako menedżerka w dużej firmie marketingowej. Jej dzień był wypełniony spotkaniami, projektami i kreatywnymi wyzwaniami. Było to miejsce, gdzie mogła się realizować i odnosić sukcesy, nie martwiąc się o krytykę. Jej biuro było jasne i przestronne, a na biurku zawsze stał wazon ze świeżymi kwiatami, które kupowała sobie co tydzień jako małą nagrodę za ciężką pracę. Kasia, jej najbliższa przyjaciółka z biura, zauważyła, że Zofia staje się coraz bardziej zamknięta w sobie. Zosia, wszystko w porządku? Zapytała Kasia, spoglądając na nią z troską. Zofia spojrzała na nią, starając się uśmiechnąć, choć w jej oczach było widać smutek. Tak, Kasiu, wszystko dobrze, odpowiedziała, starając się ukryć prawdziwe uczucia. W rzeczywistości Zofia czuła się coraz bardziej osamotniona. Praca była dla niej ucieczką, ale po godzinach pracy wracała do domu, gdzie czekały na nią te same problemy. Każdy dzień w pracy był jak powiew świeżego powietrza, ale wiedziała, że musi wracać do rzeczywistości, która była dla niej nie do zniesienia. Nadszedł dzień, który zmienił wszystko. Zofia przygotowywała się do przyjęcia z okazji urodzin Piotra. Chciała, żeby wszystko było perfekcyjne, mimo że wiedziała, że cokolwiek zrobi, i tak spotka się z krytyką. Spędziła cały dzień na przygotowaniach, gotowaniu, pieczeniu i dekorowaniu domu. Chciała, żeby Piotr poczuł się wyjątkowo, mimo ich napiętych relacji. Wieczorem, kiedy goście zaczęli się schodzić, Zofia czuła mieszankę stresu i nadziei, że tym razem wszystko pójdzie dobrze. Przyjęcie odbywało się w salonie, który Zofia starannie udekorowała świecami i kwiatami. Na stole znajdowały się przysmaki, które przygotowała z największą starannością. Zosia, co to za beznadziejny tort? Piotr wybuchł, kiedy zobaczył deser. Zofia spojrzała na niego zszokowana, czując, jak serce jej pęka. Robiłam, co mogłam, Piotrze, odpowiedziała spokojnie, choć w jej wnętrzu gotowało się od emocji. Piotr tylko wzruszył ramionami i odszedł, zostawiając Zofię samą z jej myślami. Goście, którzy byli świadkami tej sceny, wymienili między sobą zaniepokojone spojrzenia. Podczas przyjęcia Piotr nie szczędził Zofii przykrych słów, tym razem robiąc to publicznie, przed ich znajomymi. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Piotr, pijąc coraz więcej, stawał się coraz bardziej złośliwy. Zobaczcie, jaka niezdarna. Nawet nie potrafi podać wina bez rozłania. Śmiał się, pokazując na plamę na obrusie. Goście zamarli, a Zofia czuła, jak jej twarz płonie ze wstydu. To było dla niej zbyt wiele. W jej sercu coś pękło. Spojrzała na Piotra, a potem na Jadwigę, która jak zwykle siedziała z zadowoloną miną. Zofia poczuła, jak narasta w niej gniew, który skumulował się przez lata upokorzeń. Wiedziała, że nie może tego dłużej znosić. Wzięła głęboki oddech i podeszła do Piotra, który wciąż śmiał się z jej niezdarności. Zofia wzięła głęboki oddech, starając się zapanować nad drżącymi rękami. Spojrzała na Piotra, który wciąż śmiał się z jej rzekomej niezdarności, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. W jej oczach błyszczała mieszanka gniewu i determinacji, które dodały jej odwagi. Dość tego, Piotrze. Wynoś się z mojego domu. Powiedziała zdecydowanym głosem, który zaskoczył wszystkich obecnych. Goście zamilkli, patrząc z niedowierzaniem na Zofię. Nigdy wcześniej nie widzieli jej w takim stanie. Nawet Piotr, który zawsze był pewny swojej władzy nad nią, teraz wyglądał na zaskoczonego i zdezorientowanego. Co? Jak śmiesz? Wykrzyknął, próbując odzyskać panowanie nad sytuacją. To mój dom, Zosiu. Może i go odziedziczyłaś, ale ja jestem twoim mężem. Zofia nie cofnęła się ani o krok. Wiedziała, że jeśli teraz się podda, nigdy nie odzyska swojej godności i spokoju. Spojrzała na Piotra z nieugiętą determinacją. To mój dom, Piotrze. I nie pozwolę, żebyś dłużej mnie poniżał. Wynoś się stąd, powtórzyła, jej głos drżał, ale była zdecydowana. Piotr, zaskoczony taką reakcją, zaczął się jąkać, szukając wsparcia u swojej matki. Wiedział, że Jadwiga zawsze stawała po jego stronie. Jadwiga natychmiast wstała, gotowa do ataku. Jej twarz była purpurowa ze złości, a oczy błyszczały gniewem. Zawsze uważała, że ma prawo kontrolować życie Zofii i Piotra,
a teraz czuła, że jej władza jest zagrożona. Jak śmiesz wyrzucać mojego syna z jego domu? Krzyknęła, podchodząc do Zofii. Zofia, choć w środku drżała, nie cofnęła się ani o krok. Wiedziała, że to jest jej chwila, żeby postawić się Jadwidze raz na zawsze. To mój dom, który odziedziczyłam po moich rodzicach. I nie zamierzam więcej znosić waszego poniżania, odpowiedziała Zofia, czując, że wreszcie odzyskała kontrolę nad swoim życiem. Jadwiga była w szoku. Nie mogła uwierzyć, że Zofia, ta cicha i uległa kobieta, która zawsze spełniała jej oczekiwania, teraz stawiała się jej w tak bezpośredni sposób. Zosiu, zastanów się, co mówisz. Piotr jest twoim mężem, a ja twoją teściową. To nie jest tylko twój dom. Jadwiga próbowała jeszcze raz użyć swojego autorytetu. Zofia, patrząc na nią spokojnie, odpowiedziała. Jadwigo, przez lata znosiłam wasze upokorzenia i poniżanie. Ale teraz już dość. To ja odziedziczyłam ten dom i mam prawo decydować, kto w nim mieszka. Piotr musi odejść. Piotr, zaskoczony determinacją Zofii, próbował się bronić. Nie mógł uwierzyć, że jego żona, która zawsze była tak posłuszna, teraz wyrzuca go z domu. Zosia, nie możesz tego zrobić. To absurdalne. Gdzie mam się podziać? Próbował negocjować. Ale Zofia była nieugięta. To nie mój problem, Piotrze. Masz rodzinę, masz znajomych. Znajdziesz gdzieś miejsce na nocleg. Ale nie tutaj. Nie po tym, jak mnie traktowałeś przez te wszystkie lata. Piotr, widząc, że nie ma szans na zmianę jej decyzji, wstał i zaczął zbierać swoje rzeczy. Goście, czując się niezręcznie, zaczęli się powoli wycofywać, nie wiedząc, co opowiedzieć. Jadwiga, widząc, że jej syn naprawdę zamierza opuścić dom, spróbowała jeszcze raz wpłynąć na Zofię. Zosiu, jeszcze tego pożałujesz. Piotr był dla ciebie dobrym mężem. Nie znajdziesz nikogo lepszego, groziła. Zofia spojrzała na nią z determinacją. Jadwigo, przez lata cierpiałam w milczeniu. Teraz chcę żyć w spokoju. Jeśli Piotr i ty nie potraficie tego zrozumieć, to wasz problem. Ale ja już więcej nie zamierzam cierpieć. Piotr, spakowany, ruszył w stronę drzwi. Na odchodnym rzucił jeszcze. Jeszcze tego pożałujesz. Zofia, choć w jej oczach błyszczały łzy, wiedziała, że zrobiła to, co musiała. Zamknęła za nim drzwi i oparła się o nie, czując, jak ogarnia ją mieszanka ulgi i strachu przed przyszłością. Wiedziała, że to dopiero początek nowego rozdziału w jej życiu, ale była gotowa stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które przed nią stoją. Jadwiga nie zamierzała ustąpić tak łatwo. Była przyzwyczajona do kontrolowania wszystkiego wokół siebie, zwłaszcza Zofii. Siedziała w salonie, oburzona i zdeterminowana, by nie pozwolić Zofii na zwycięstwo. Kiedy Zofia zamknęła drzwi za Piotrem, Jadwiga wstała i podeszła do niej, wpatrując się w nią z gniewem. Myślisz, że możesz tak po prostu wyrzucić mnie i mojego syna? Będziesz tego żałować, groziła Jadwiga, jej głos drżał ze złości. Zofia czuła, jak strach próbuje przejąć kontrolę, ale wiedziała, że musi być silna. To była jej szansa, by odzyskać swoje życie i godność. Patrzyła prosto w oczy Jadwigi, nie pozwalając, by jej groźby ją zastraszyły. Jadwigo, masz godzinę na opuszczenie mojego domu. Jeśli tego nie zrobisz, wezwę policję, powiedziała Zofia, jej głos był spokojny, ale stanowczy. Jadwiga była zszokowana takim obrotem spraw. Próbowała jeszcze raz użyć swojego autorytetu, aby zastraszyć Zofię. Policję? Naprawdę myślisz, że ktoś uwierzy w twoje oskarżenia? Jestem twoją teściową, a Piotr jest twoim mężem. To jest także jego dom. Krzyczała, próbując znaleźć jakiekolwiek argumenty, które mogłyby ją uratować. Zofia jednak była przygotowana na wszystko. Jadwigo, prawo jest po mojej stronie. To ja jestem właścicielką tego domu. I teraz żądam, abyś go opuściła. Nie pozwolę, abyście dłużej mnie poniżali i kontrolowali moje życie, powiedziała zdecydowanie. Wiedziała, że to była jej chwila, by zakończyć lata cierpienia. Jadwiga, widząc, że jej groźby nie działają, poczuła się bezradna. Wiedziała, że Zofia jest zdeterminowana, by odzyskać swoje życie. Jadwiga w końcu opuściła dom, zostawiając Zofię samą. Zofia poczuła, że po raz pierwszy od lat może swobodnie oddychać.
Czuła, jak ciężar lat upokorzeń i cierpienia zaczyna z niej opadać. Wiedziała, że czeka ją trudny okres, ale była gotowa stawić czoła przyszłości. Dom, który do tej pory był miejscem pełnym napięcia i bólu, teraz zaczął stawać się miejscem spokoju i nadziei. Zofia zaczęła od małych kroków, porządkowała pokoje, pozbywała się starych rzeczy, które przypominały jej o złych czasach, i wprowadzała nowe, które symbolizowały nowy początek. Każdego dnia czuła, że odzyskuje kawałek siebie. Spędzała czas na czytaniu, malowaniu i rozmowach z przyjaciółmi. Jej życie zaczęło nabierać barw, a ona sama zaczęła odzyskiwać pewność siebie. Zofia zaczęła od odbudowy swojego życia. Z pomocą przyjaciół i kolegów z pracy powoli odzyskiwała pewność siebie. Wiedziała, że zasługuje na lepsze życie i była gotowa o nie walczyć. Kasia, jej najbliższa przyjaciółka, była dla niej ogromnym wsparciem. Dziękuję wam za wszystko, powiedziała Zofia, spoglądając na Kasię i resztę przyjaciół podczas jednej z ich wspólnych kolacji. Byli zgromadzeni wokół stołu, na którym stały pyszne dania, które Zofia przygotowała z radością. Zawsze będziemy tu dla ciebie, Zosiu, odpowiedziała Kasia, uśmiechając się ciepło. Zofia wiedziała, że jeszcze wiele wyzwań przed nią, ale teraz była gotowa stawić im czoła z podniesioną głową. Jej życie zaczęło nabierać sensu i harmonii, a ona sama zaczęła czuć się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Codziennie odkrywała nowe pasje i zainteresowania, które wcześniej były tłumione przez lata upokorzeń i kontroli. Zaczęła chodzić na zajęcia jogi, uczyła się nowych języków i podróżowała, poznając nowe miejsca i ludzi. Tak skończyła się długa i bolesna historia Zofii, która po latach cierpienia w końcu odzyskała swoje życie. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale teraz była gotowa stawić im czoła z podniesioną głową. Jej droga do odzyskania siebie była trudna, ale każda chwila była warta wysiłku. Zofia znalazła w sobie siłę i determinację, by zacząć od nowa i żyć pełnią życia, wolna od przeszłości i gotowa na przyszłość.